Cześć, witam wszystkich z tej strony Quantum i dzisiaj mam dla was kolejny odcinek z gry Killing Floor 2. I pogadamy sobie m.in. o tym, co w międzyczasie zmieniło się z Killing Floor 2. Zacznijmy może od tego, że w tej chwili widzicie przed sobą nową mapę. Jest to mapa KF Manor, o ile się nie mylę. Niekiedy te mapy są tak samo nazywane jak w Killing Floor 1, ale to nie są jakby remake'i tych map z Killing Floora 1, tylko to są jakby zupełnie nowe mapy, ale one czasami mają podobne nazwy. Jak Biotic Lab, to w Killing Floor 2 jest zupełnie nowa mapa, a w Killing Floor 1 jest to zupełnie inna mapa. I zaraz sobie tutaj pogadamy również, jak mniej więcej na tej konkretnej mapie się gra, ale chciałem tutaj jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy na początek. Tak jak kiedyś mówiłem wcześniej, ta gra jest cały czas w Steam Early Access. No i tak jak mówiłem jakby tam w poprzednim odcinku Quantum Rage i już gdzieś wcześniej o tym wspominałem, na przykład a propos DayZ, no moim zdaniem Early Access jest trochę do dupy. Ale Killing Floor 2 jest w zasadzie takim tytułem, który pokazuje, jak ten Early Access powinno się robić. Zacznijmy od tego, że gra działa super stabilnie, nie miałem praktycznie żadnego crasha, który był spowodowany przez Killing Floor 2. Również gra trzyma super stabilne FPS-y i dodatkowo ostatnio AMD wypuściło drivery, które dodały m.in. obsługę Crossfire dla tej gry, aczkolwiek nie pamiętam, czy w changelogu oni o tym wspominali. Aczkolwiek no odpaliłem tutaj Killing Floora 2, Crossfire zaczęło działać, no i fajnie, wszystko zaczęło działać, FPS-y były większe i czasami często, jeżeli używacie dwóch kart graficznych, przynajmniej od AMD, to w niektórych grach potrafią być takie dziwne bugi graficzne, coś tam mryga, coś tam powiedzmy nie pasuje za bardzo nam w wyglądzie, no głównie to są jakieś takie mrygania tekstur na przykład. To najlepiej widać w Battlefield 4, bo do tej pory to jest ta gra, w której nie mogę się wysłowić znowu, jak oczywiście nagrywam filmik. Battlefield 4 to była ta gra, w której najczęściej pojawiał się ten błąd. I często na moich filmikach, myślę, można zobaczyć, jak tam migotają jakieś tekstury, co mnie często po prostu dość denerwowało, no bo niby to Crossfire dawało mi więcej mocy, ale z kolei no to mryganie obrazu bardzo mocno mnie gdzieś tam po drodze wkurzało. Takie same migotanie obrazu widziałem na przykład w Wiedźminie Trójce, w driverach beta, które dodawały obsługę Crossfire dla tej gry, aczkolwiek już teraz tego nie ma. I Killing Floor 2 jest również grą, która z Crossfire działa super stabilnie. Mamy większe FPS, nie ma żadnego jakiegoś dziwnego migotania tekstur, które na przykład gdzieś tam było wcześniej. Więc to jeszcze dla mnie tutaj bardziej utwierdza, jak dobrze jest tutaj zrobione Killing Floor 2, bo nawet mamy tutaj taką technologię, która zwykle ma jakieś różne kruczki i tego typu rzeczy, taką technologię jak Crossfire. A mimo tego, że Killing Floor 2 jest tutaj na Steam Early Access, te technologie tutaj spokojnie działają i możemy ich używać i naprawdę one mają tutaj dla nas jakieś zalety. Więc moim zdaniem to również tutaj pokazuje, że Killing Floor 2 jest w zasadzie grą skończoną, no tylko brak... Co jest dzisiaj z moim językiem, że się nie mogę wysłowić? Brakuje jej po prostu kontentu, tak? Czyli nie mamy jeszcze wszystkich klas, wszystkich map i tak dalej, ale to wszystko jest w miarę dodawane. Tutaj twórcy nas informują również o postępach i teraz czekamy na taki duży update, który ma dodać jeszcze więcej flaków do gry i tego typu rzeczy. Również doda bodajże dwie nowe klasy, których brakuje i prawdopodobnie jeszcze jakąś nową mapę, tylko nie pamiętam dokładnie jaką. Więc twórcy tutaj naprawdę ostro pracują nad Killing Floor 2 i mimo, że ta gra jest w Early Access, naprawdę polecam wam Killing Floor 2, bo im więcej gram w tą grę, tym bardziej się do niej przekonuję, że jest naprawdę zarąbista, zupełnie tak jak pierwsza część, a powiedziałbym nawet, że jest tak kilkukrotnie lepsza niż pierwsza część, bo po prostu jest to taki Killing Floor troszeczkę bardziej unowocześniony, ale nadal to jest ten stary, dobry Killing Floor. Dobra, teraz pogadajmy sobie trochę może nie o tym, jak ta gra działa, ale pogadajmy trochę sobie o tej nowej mapie. Na razie mamy w Killing Floor dostępne trzy mapy. Mamy tutaj mapę, która dzieje się w Paryżu, w takim zniszczonym Paryżu, oczywiście w czas apokalipsy zombie. Mamy takie laboratorium badawcze oraz mamy w tej chwili tą mapę, która się nazywa bodajże KF Manor. I co prawda taka sama nazwa mapy była w poprzednim Killing Floor, również KF Manor, o ile się nie mylę, ale są to dwie zupełnie inne mapy, mimo tego, że twórcy wykorzystują jakby czasami te same nazwy. Jest to taka mapa, która dzieje się, jak widać, w takiej wielkiej posiadłości, gdzie mamy masę różnych ciasnych korytarzy oraz mamy takie jedno miejsce, gdzie tutaj najczęściej się bronimy i jest to takie miejsce jakby na zewnątrz.
tego budynku, jest taka fontanna, taki ogródek można byłoby powiedzieć, gdzie możemy sobie walczyć tutaj z zombiakami. I podoba mi się to, że tutaj twórcy w Killing Floor 2 postarali się, żeby każde miejsce dla nas było niebezpieczne. Co tutaj mam na myśli? W Killing Floor 1 często bywały takie miejsca na mapie, gdzie ludzie umieszczali się w jednym punkcie i się broniliśmy, tak? Bo to miejsce było takie w miarę bezpieczne dla nas. Tutaj miejsca, w których w teorii najlepiej się bronić na tej mapie, cały czas są dla nas niebezpieczne, bo tu gdzieś wychodzą nam powiedzmy jakieś zombiaki, tu wychodzą nam jakieś inne paskudstwa i tego typu rzeczy. Więc nie mamy tutaj takich miejsc, które są jakby, no, w pewnym sensie dla nas bezpieczne. Czasami gra nas zmusza do tego, aby się poruszać. I szczególnie ta mapa KF Manor jest jedną z tych map, która tutaj po prostu zmusza nas do tego, abyśmy byli w ciągłym ruchu. Bo tutaj mimo tego, że na tej fontannie bardzo fajnie się bronić, bardzo fajnie można się bronić przed tymi zombiakami, to po prostu... No, czasami bywają takie sytuacje, gdzie na przykład z tyłu nadchodzą te zombiaki, no i musimy wtedy z takiego miejsca uciec, więc po prostu, jeżeli trafimy tutaj na przykład w te takie ciśniejsze korytarze, no to wtedy mamy sporo trudniejszą obronę, ale i za to te zombiaki jakby czasami potrafią być łatwiej przez nas zabite. Może to nie jest zbyt poprawna konstrukcja zdania, no ale tak już wyszło. Chodzi mi tutaj o to, że po prostu zwykle jeżeli jesteśmy w środku, no to te zombiaki ubijają się w jednym korytarzu, walimy jakiegoś granata albo strzelamy full auto i jest po wszystkim. Gorzej jeżeli na przykład wychodzą z kilku korytarzy. Więc mapa KF Manor to jest do tej pory chyba najtrudniejsza mapa, jaką grałem, jeżeli chodzi o Killing Floor 2 oczywiście, no bo do tej pory nie udało mi się jej ani razu przejść. Powiem wam tak, ja zwykle tutaj w Killing Floor 2 gram na poziomie trudnym, bo poziom łatwy jest troszeczkę za łatwy, a poziom trudny jest już taki naprawdę wymagający. Więc no, jeśli chodzi o tutaj stopniowanie tego poziomu trudności, to jest troszeczkę inaczej niż w Killing Floor 1. Tam mieliśmy taki poziom łatwy, który był powiedzmy czasami trudny, czasami łatwy, taki mix. Potem poziom trudny, no to już był challenge, no i mieliśmy coraz więcej poziomów, które były jeszcze trudniejsze, tak? Tutaj z kolei w Killing Floor 2 ten poziom łatwy, ten poziom normalny to jest moim zdaniem poziom łatwy, a tutaj poziom trudny to już jest taki poziom, w którym naprawdę trzeba grać razem z drużyną, aby po prostu wygrać tą mapę, bo jeżeli drużyna z sobą nie współpracuje, no to będziemy mieli naprawdę ciężki czas. Tutaj często w tym poziomie trudnym dochodzi do takich sytuacji, gdzie na przykład jest 9 albo 10 fala, tak, i mamy wtedy problem, bo po prostu nie możemy wygrać tej danej rundy. Bo po prostu zombiaki na przykład za bardzo na nas napierają i nie jesteśmy w stanie tutaj obronić przeciwnika, więc KF Manor pod tym względem naprawdę jest niewybaczalny, tutaj trzeba bardzo dobrze współpracować. I powiedziałbym, że Killing Floor ma taką bardzo ciekawą mechanikę, jakbym to ujął, takiej CS-owej ekonomii, czyli dostajemy tutaj kasy za zabijanie zombiaków, oczywiście za kolejne rundy i wygrane rundy i tak dalej, i tak dalej. No i powiedzmy, jeżeli my nie mamy kasy, by sobie coś kupić, powiedzmy jakąś odpowiednią giwerę na odpowiednią falę, tak jak powiedzmy, nie wiem, na 7 fali w przypadku mojej postaci ja już zwykle staram się kupić Skara H. No to jeżeli nie mogę tego kupić, no to wtedy narażam całą drużynę również na przegraną, bo ja nie mam aż tyle mocy, by powiedzmy załatwiać tych zombiaków. Jeżeli nie mogę na przykład w przypadku komando w odpowiedniej fali kupić dwóch broni, żeby mieć więcej amunicji i cały czas odpierać te zombiaki, no to też również tutaj jest problem, więc ekonomia w Killing Floor 2 wbrew pozorom jest bardzo ważna. I często tutaj również można prosić oczywiście swoich towarzyszów o to, by po prostu nas wsparli finansowo. I często jeżeli po prostu kogoś się poprosi o pieniądze, no to oni nas tutaj wesprą finansowo, żeby dokupić sobie amunicję, nie wiem, do jakiejś broni, bo nas nie stać, albo kamizelkę kuloodporną. I takie zachowania są tutaj naprawdę mile widziane. No tutaj po prostu troszeczkę jak w Counter-Strike'u, trzeba współpracować, tylko tyle, że nie walczymy pomiędzy sobą, tylko walczymy zombiaki kontra nasza ekipa. Więc Killing Floor pod tym względem jest tutaj naprawdę przemyślany. Nie jest to gra łatwa. Oczywiście jeżeli weźmiecie sobie łatwy poziom trudności, no to ta gra będzie łatwa w pewnym sensie, tak? Ale jeżeli już gracie na tych poważniejszych poziomach trudności, jak trudny, i tam jest jeszcze chyba, tam są chyba jeszcze dwa dodatkowe poziomy trudności, aczkolwiek nie pamiętam. Wiem, że było ich dość sporo w Killing Floor 1, ale w Killing Floor 2 ile ich jest, nie pamiętam. Wiem, że też jest taki poziom Hell on Earth i jest to taki poziom, który twórcy ustawiają w ten sposób, żeby nawet oni nie mogli go przejść.
bo twórcy myśleli, że tak, w Killing Floor 1 też nigdy nikt nie przejdzie tego poziomu Hell on Earth, a jednak ludzie stawiali na tym poziomie serwery i przechodzili jakby sobie te mapy na tym najtrudniejszym poziomie trudności, który według deweloperów był nie do przejścia. Więc taki poziom trudności też tutaj istnieje w Killing Floor. Ja jednak nie grałem nigdy ani w Killing Floor 1, ani w Killing Floor 2 na tym poziomie trudności, bo aż tak dobry w ten tytuł nie jestem. Powiem wam szczerze, że ja do Killing Floor 2 tutaj siadam sobie głównie, żeby się zrelaksować i po prostu bezmyślnie postrzelać do zombiaków i przy okazji trochę współpracować z moją drużyną. No mniej więcej dla mnie tak ta gra tutaj wygląda. Więc no... Killing Floor 2, naprawdę świetny tytuł, polecam wam go bardzo serdecznie, dodając coraz chwil... Co jest w tym odcinku, że ja się nie mogę wysłonić, po prostu jakaś tragedia. Dodają tutaj coraz to nowszy content, to miałem znowu na myśli, więc gra jest update'owana, działa super stabilnie, są ekstra FPS-y, nie jest to jakaś niesamowicie wymagająca gra, wygląda naprawdę świetnie. Podoba mi się to, że po takiej większej bitwie ta cała mapa wygląda jak po bojowisku, bo widzicie tutaj, że ta cała podłoga w tej chwili jest praktycznie czerwona od zombiaków. Więc tego typu rzeczy też tutaj są fajne i zwiększają klimat w Killing Floor 2. Strzelanie z giwer jest naprawdę satysfakcjonujące i jeżeli interesujecie się tutaj na przykład trochę, powiedzmy, uzbrojeniem, no to są takie fajne detale, które tutaj są między innymi w tym Killing Floor 2, kiedy ta broń pracuje, kiedy powiedzmy działają jakieś tutaj, nie wiem, jej celowniki, kiedy na przykład mamy slow motion, to wtedy widać, jak te części broni lekko drgają, więc takie drobne detale są tutaj bardzo, bardzo fajne. Również, no nie wiem, kiedy postać nasza sprawdza komorę broni, czy mamy pocisk w środku, czy nie, no to widać praktycznie, że jest ten pocisk w środku. Czasami przy przeładowaniu nasza postać, nie wiem, sprawdza również zamek, tak, w celu sprawdzenia, czy zamek zagnął się do tyłu, co oznacza, że magazynek jest pusty. No jest masa takich szczegółów tutaj w Killing Floor 2, o których tutaj jakby marzą entuzjaści broni. To mi się właśnie tutaj po prostu strasznie podoba, że te bronie są... Animacje są świetnie zrobione, tak profesjonalnie. Widać, że te postacie wiedzą, co robić z daną giwerą. Dodatkowo również sama satysfakcja strzelania z tej broni jest świetna, bo po prostu jeżeli strzelamy z jakiejś giwery, no to słychać ten dźwięk i czuć tą moc, jak ta broń po prostu strzela tymi pociskami, więc jest to naprawdę, naprawdę świetna gra pod tym względem. No i nie wiem, co tu jeszcze mam więcej powiedzieć na temat Killing Floor 2. Myślę, że jakiś następny update zrobię, kiedy będzie dodana jakaś kolejna nowa mapa. Może postaram się po drodze zrobić recenzję tych dwóch map, które jeszcze są w Killing Floor 2, żeby wam tutaj powiedzieć mniej więcej, jak to wygląda. Do tej pory chyba mapa w Paryżu jest dla mnie, moim zdaniem, najprostsza, bo jest najbardziej otwarta ze wszystkich map, które tutaj widzę w Killing Floor 2, więc można się zawsze gdzieś w tym Paryżu schować do jakiejś podziemi albo uciec w inne miejsce i nie martwić się o to, że zaraz tam jakiś zombie jak wyjdzie. I jeszcze jest mapa Biotic Slab i ona też jest taka półotwarta, pół nie, więc no jest sporo łatwiejsza na pewno od KF Manor. Już raz udało mi się przejść tą mapę Biotic Slab. A nie, przepraszam, mamy teraz cztery mapy? Czy mi się coś już w mojej głowie popierdziło? Czyli mamy na pewno Biotic Slab, mamy na pewno KF Manor, mamy tą mapę, która się dzieje w takim laboratorium zombiaków i ona, o ile dobrze pamiętam, ona cały czas się dzieje w laboratorium zombiaków. No tak, czyli mamy cztery mapy w tej chwili w Killing Floor 2, to już mi się coś popierniczyło. Laboratorium, drugie takie laboratorium z takimi, nie wiem, jak to ująć, z kawałkiem otwartego terenu. Mamy również KF Manor i Paryż, czyli mamy w tej chwili już cztery mapy, a na pewno będzie ich więcej. No dobra, tutaj już skończyłem to, co chciałem powiedzieć. Polecam wam Killing Floor 2 naprawdę bardzo serdecznie, świetny tytuł. Ja już praktycznie nie będę odpalał Killing Floora 1, choć może kiedyś sobie odpalę tą grę po prostu ze względu na jej czysty, oldschoolowy klimat. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. Czekamy na nowe update'y, jak będzie jakaś nowa mapa, to na pewno was o tym poinformuję. Tymczasem dzięki za oglądanie tego odcinka. Na razie, trzymajcie się, cześć.